poszedłem spać i od rana znowu gdzieś tam wciąż nasłuchuję i śledzę, jak to się wszystko zmienia. A zmienia się wiele. Wciąż aktualizowane są wyniki wyborów parlamentarnych. Wszystkie szacunki wskazują na zwycięstwo opozycji. W tle pozostaje bardziej indywidualna walka o mandaty. Na te liczyli kandydaci, którzy na swoich listach zajmowali ostatnie miejsca. Jak mówią, wyborcom niekiedy trzeba było przypominać, że to nie miejsce, a liczba głosów na kandydata jest najważniejsza. Po paru takich rozmowach nagrałem taki króciutki filmik, którego intencją była mowa o tym, że ten głos jest istotny, na kogo się oddaje na liście wybranego komitetu. Kandydaci dostrzegali także zalety mniej eksponowanego miejsca na liście. Podkreślali, że jeśli już ktoś na nich oddał głos, zrobił to w pełni świadomie. To są bardzo świadomie oddane głosy, to znaczy, żeby zagłosować na Żelaznego. Ja akurat mam takie nazwisko dość charakterystyczne i całe życie byłem ostatni na liście. Szukali mnie na liście, dla nich nie było ważne, z jakiego numeru będę głosować, tylko dla nich najważniejsze było, tak naprawdę bardziej pytali o to, który to komitet i jak oni to odnajdą na liście. Zdaniem eksperta do spraw wizerunku, ostatnie miejsce wcale nie jest najgorsze, a ma to związek z ludzką naturą. Wyborcy pewnie to taki odruch, rzucą okiem na to od góry, spojrzą na dół i już jest szansa, że gdzieś tam w głowie zostaje. Kandydaci byli też zgodni co do innej kwestii. Mając takie miejsce na liście, w pierwszej kolejności gra się o wynik zespołowy, dopiero potem o własne interesy. Walczymy o trzy mandaty. Czy one będą na tą chwilę? Wygląda, że może być z tym problem. Więc z tego punktu widzenia rzeczywiście to na razie nie jest dobra wiadomość. Przede wszystkim startowałem po to, żeby Koalicja Obywatelska wygrała te wybory, albo inaczej, żeby wygrały siły opozycyjne. Jestem bardzo mile zaskoczona. Ja wiedziałam, że te nasze sondaże, gdzie niektórzy mówili, że czy przekroczymy próg, publicyści się o to martwili. Ja czułam i wiedziałam, że my jesteśmy mocno niedoszacowani i wiedziałam, że te 12-13% będziemy mieli. Na wiosnę to staje się, że z powrotem będzie kampania, tym razem samorządowa. Tak będzie na pewno. Wyborczy kalendarz jest nieubłagany i jasno wskazuje, że już na wiosnę rozegra się walka w wyborach samorządowych. Póki co kandydaci napawają się ulgą, jaką jest powrót do rzeczywistości, tej bezpędzącej kampanii. Ulga? Człowiek może psychicznie, że tak powiem, zacząć myśleć trochę o czymś innym, a nie tylko gdzie dzisiaj pójdę z ulotkami, w jaki teren, gdzie jeszcze powiesić baner. Inaczej jest w momencie, kiedy jest to kampania zwycięska. Niezależnie od tego, czy zwycięska dla formacji, czy też dla danego kandydata. To wtedy łatwiej, no bo jest radość. Zatem jeśli łatwiej odpocząć po zwycięskiej kampanii, to relaks nie będzie tak łatwy dla kandydatów z ostatnich miejsc w poznańskich komitetach. W tym przypadku cytat z Biblii się nie sprawdził, a ostatni nie stali się pierwszymi. Nikt spośród tych kandydatów nie znajdzie się w Sejmie. Bartłomiej Lis, Puls Dnia.